Dzisiaj przychodzę was z vlogiem z próbnej egzaminów. Tak, bo jutro mam egzaminy próbne. Jest źle. Chcesz powiedzieć? Chcę powiedzieć to, że mamy do poprawy. To najgorsze, co może być. No. A zostawcie łapkę w górę, subskrypcję tam na dole. No. Z dzwoneczkiem oczywiście, żeby wam przychodziły powiadomienia. No, dziękuję, do widzenia. Okej, guys, dziwnie trochę kadr, ale tak, jutro są egzaminy. Jutro są egzaminy próbne. Jakby moja mama dzisiaj też była w szkole i jakby u dyrektora była. No, ale w sumie będę pisała egzaminy jakby osobno, więc chyba lepiej, bo kurde, czy tylko mi rozprasza to, że wiecie, że na przykład wiecie, ktoś tymi kartkami, wiecie, czy długopisem się bawi, albo jak wiecie, już ktoś oddaje ten jakby sprawdzeń, to jest takie, wiecie, że wy nie zdążycie i to jest takie... Nagrywam tego vloga, bo jakby chcę go później sobie na przykład do niego wrócić i zobaczyć, jak to było, i też, żeby nie wiem, ktoś tylko nie miał, jakby jeść na przykład w siódmej, czy tam watery klasie, żeby zobaczył, jak to jest. I no albo nie mieliście jeszcze na przykład próbnego egzaminu, więc tak, jakby to oglądacie, to jutro są fogmasy. Nie, jutro nie ma fogmasów, znaczy jest 1 grudnia, ale jakby u mnie fogmasy będą wlatywały, jakby pierwszy fogmas będzie wlatywał drugi, trzeciego i tak dalej, no bo wiadomo, muszę to też zmontować, więc jakby no sorry, nie obliczyłam jakoś tego, no i tak. Życzę wam jeszcze miłego oglądania. Szczęście, nie trzeba się ubierać na galowo, więc super, bo w sumie nie wiem, co bym się ubierała. Później stwierdziłam, że sobie poukładam w szafie, znaczy ubrania poukładam, więc sobie gdzieś się pięknie układałam. Kochani, no więc czekam na autobus. Zimno jest. Dzisiaj mam egzamin próbny z tego, z polskiego. I będzie on chyba trwa 120 minut, znaczy no można tyle pisać. Miejmy nadzieję, że będzie dobrze. Kochani, wróciłam. Egzaminy z polskiego. Tego z polskiego miałeś? Była zemsta i było trzeba napisać ogłoszenie, opowiadanie, było albo opowiadanie, albo rozprawkę, co wybrałam. Oczywiście opowiadanie, nie było źle. Dziś jaką cenę dostaniesz? Przy dobrych lotach? Dwójkę. A przy złych lotach? Jeden. Opowiem wam, jakby szłam sobie normalnie na autobus, bo skończyłam rewelacyjne i wiecie, bo jakby ja mam u góry i wiecie, muszę zejść i wiecie, to też trochę zajmuje i muszę wyjść na autobus. Ale drugi dzwonek? Tak, a autobus wiecie co? Odjechał mi. Dosłownie ja byłam... Ja napisałam mamie i się cieszę. No ja też napisałam, że ten po mnie przyjechał. No, więc słabo. Ja ogólnie niektórych poleceń nie rozumiałam. Jak ja czytałam polecenia, to ja je omijałam, bo nie rozumiałam po prostu. Bo nie było, trzeba strzelać. No ale tam gdzie mogłam strzelać, tam strzelałam. Ale tam gdzie nie mogłam, no to po prostu nie zrobiłam. Tak, mam nadzieję, że będzie dobrze. Jutro matematyka. Jej. Czwartek angielski. I tak, trzymamy się pozytywnie. Widzimy się jutro. Bye bye. Mamy godzinę 13:02 dokładnie. Jestem w domu. Pytacie, co ja robię w domu? Jakby przyjechałam dzisiaj do 15:00. Mam kwarantannę. Nie no, jakby wiecie, bo dlaczego mam kwarantannę? Jakby nasza klasa ma chyba, bo my tylko w sumie, bo jakby mój wychowawca ma COVID-a, więc mam kwarantannę. O mój Boże.
jakby, wiecie, jakby chyba właśnie tylko nasza klasa ma, znaczy moja klasa ma kwarantannę, bo mama po mnie przyjechała i jakby, wiecie, jakiś plus, że mnie mija fizyka, bo dzisiaj miałam też mieć fizykę, ale mama po mnie przyjechała, więc nie mam. I jakby co jest grane. Ale jakby dla mnie to jest takie bez sensu, bo to chyba właśnie naszą klasę w sensie zamknęli. Jakby, wiecie, tak naprawdę my normalnie, wiecie, jakby wychodziliśmy na przerwę i w ogóle, więc jakby wszyscy mogą być chorzy. Znaczy zarażeni, jeżeli ja na przykład, wiecie, jestem zarażona, to naprawdę mogłam wszystkich zarazić. Były dzisiaj egzaminy z matematyki i właśnie tak. I co? I poszło mi szczerze dobrze. Skończyłam wcześniej, przyniosłam sobie na kartę odpowiedzi wszystko. Skończyłam wcześniej, więc sobie wyliczyłam jeszcze pierwsze zadanie, bo ja jakby tam było trzeba tam wybrać A, B, C, D. Więc ja wybrałam i sobie wyliczyłam, żeby na pewno zobaczyć to na pewno. Tak, ale tam było na pewno tak dobrze zrobiłam. Tak, jutro ma być angielski, ale chyba go nie będzie, bo na zdalnych, no wątpię w to, że będzie, to jest blok z egzaminów próbnych, więc jakby pewnie tam w rumacach zobaczycie po prostu angielski, żeby odkopać mój login i hasło do Teamsa, bo nie mam pojęcia. I wygrałam, trzecie miejsce mam, trzecie. Nie jest najgorzej. W sumie tak naprawdę według mnie i Sandry, bo Sandra moja przyjaciółka, dostała, znaczy wygrała, jakby pierwsze miejsce miała. Ja trzecie. Pokażę wam, co dostałam, okej? Okay? Widzicie, tutaj mamy dyplom, zakrywam tutaj szkołę nauczyciela, który to organizował. Ładny jest w ogóle ten dyplom, podoba mi się. Który dostałam, więc pierwszy mam o taki fajny bryloczek. Ładny jest, mi się podoba. Odbijać tutaj pięknie. Kolejny mamy taki ze stylu notatnika, jakby wszyscy dostali jakiś tam notatnik. I właśnie przeszłam też do jakby etapu drugiego. To już jest jakieś, nie wiem, czy to w jakiejś szkole w Lublinie czy coś, więc wiecie, fajnie. Notatnik, spoko. Ja tego nie wiem, Marysia to chciała, więc może prawie nie dam po prostu. Mamy świeczkę. Jakby właśnie tam Sandra tam dostała jakąś książkę, coś tam, wiecie, Francja, coś tam, bo to był właśnie konkurs na koszulkę jakby promującą język francuski, o tak. Więc ja dostałam taką świeczkę i każdy tam, jeszcze tam jedna dziewczyna, która miała drugie miejsce, dostała też jakąś chyba książkę, z tego co pamiętam, jakiś tam notatnik, tak jak wszyscy. Zobaczcie, jak ona ma ładne opakowanie i wam pokażę, jak ona wygląda. Ładnie już ogólnie jest. Muszę odbijać tutaj. Ale serio jest ładna. Pachnie tak dziwnie, ale wiecie, ładna. Nie miałam nigdy jakiejś takiej ładnej świeczki, więc teraz mam. Ja wam wczoraj powiedziałam, że mam kwarantannę, ale nie mam kwarantanny, tylko mam zdalne, bo mam tam chyba 4 osoby. Są zaszczepione 2 dawkami, w tym ja. Ja już wszystko tutaj ogarnęłam. Zainstalowałam sobie nawet wczoraj Teamsa na telefon, bo nie próbowałam sobie otworzyć Teamsa normalnie jak normalny człowiek na laptopie i no nie działa. Jakby tu musiałam włączyć kamerkę, to będzie chyba tak wyglądało. Jakby wiecie jak jest, nie mogę sobie ten idealny kadr, kurde no super, nie mogę sobie włączyć tego. No tego na laptopie, no kurde, tego Minecraftów. Nie, tego Teamsa po prostu. Tutaj mam właśnie nie widzę. Więc to mnie strasznie po prostu denerwuje, naprawdę. Denerwujące. Bo ja bym, wiecie, chciała sobie na laptopie wszystko zrobić, ale nie. Wziąłam sobie książki wszystkie, zobaczyłam też na dziennik i nie mam WF-u i nie mam EDB, szkoda. No ale trudno, nic za to nie poradzę, więc tak naprawdę mam teraz 2 lekcje, tu nie mam i mam kolejne 2 lekcje. Hi guys, skończyłam lekcję polskiego, kolejną mam za 10 minut, więc tak. Zrobiłam piękne notatki, zajęło mi to bardzo długo, bo w sumie na 2 strony
Są. Wow. No i tak, teraz będę miała polski, informatykę, później mam 2 godziny wolne. W ogóle mi się jakby na YouTubie, wiecie, tutaj mam laptopa i mam tutaj ten YouTube podpalony i mi się wyświetli Quovadis, a teraz mam Quovadis. Przypadek? Nie sądzę, oczywiście jest to streszczenie, jakby, okej. Okay. Nie wiem dlaczego, jakby, tak ja wyglądam o wiele gorzej, o. A nie, dlaczego, jakby, nie wiem, bo miałam lekcję na Teamsie. No ogólnie mam zdalne, wiecie, jakby. I muszę się uważać komórki na chemii, znaczy ja nie włączam przeważnie, ale musieliśmy włączyć, znaczy ja musiałam, więc włączyłam i jakby ja nie wiem dlaczego jeszcze się wyglądam jakby na tym się, tutaj mam wrażenie, że ja wyglądam lepiej, a nie mam nic, jakby ja nigdy nie mam żadnego upiększania ani nic złożonego, bo po prostu mnie to denerwuje, chyba że jak się mówić włączyło. Tam przyszła mi ogólnie paczka, bo sobie zamówiłam w sobotę kurtkę, no i tam była darmowa dostawa od 100 zł, więc sobie zamówiłam jeszcze do tego bluzę, żeby już nie płacić 10 zł za tą dostawę, więc pokażę wam, co sobie zamówiłam. Proszę bardzo, na początku mamy o taką bluzę. O, taka, pokażę wam kolor jej. No u was wygląda to właśnie tak jakbym chciała, żeby to wyglądało, choć myślałam, że to będzie lepiej wyglądało, tak szczerze. Jest to rozmiar L, bo mam ogólnie, to jest ten sam krój, co mam, te, wiecie, tam tą różową i niebieską bluzę, którą wam pokazywałam w holu. To jest ten sam właśnie krój, tylko wzięłam sobie L-kę, żeby ona była bardziej oversize, ale czy będzie oversize bardziej? Nie wiem. Kolejną rzeczą jest kurtka. Taka kurteczka. Widzicie, jest za bardzo niebieska, bo musiałam wam ją pokazać dla mnie. Jest też rozmiar L, ta bluza kosztowała 3 dychy, a to ogólnie w sklepie to kosztowało 100 zł, tam bez grosza, a na stronie kosztowało to 79,99, czyli 80 zł, czyli w sumie według mnie bardziej się to opłacało, a też u mnie byłam w sklepie, jakby tam w sensie, ale były same XXS-ki, była jedna S-ka i były XL-ki. Mogę wam to pokazać na mnie, tej bluzy już nie będę wam pokazywała, bo to jest zwykła bluza, więc nie wiem, pokażę wam tego, żebyście to widzieli jakoś fajnie. Więc okej, to jest jakby, ja nie umiem pokazać tego ładnie, nie jest ona ciepła, więc tak. Ma takie, w sumie minusem jest to, że ma takie kieszenie, ale w sumie jest spoko, bo ja też miałam poprzednio moją zimową wersję i też jestem spoko, tylko wiadomo, one nie są na takie, wiecie, bardzo niskie temperatury, no nie, ale jest ładna i w ogóle nie mówiłam tego, ale odzywam się do was kilka dni później, bo przez ten czas w ogóle zdążyłam być chora, no ale trochę jestem, ale tak trochę, bo też nagrałam film, znaczy nie wiem, czy zobaczycie, ale mam statyw i mega się jaram, bo zawsze chciałam mieć statyw taki, wiecie, troszeczkę bardziej profesjonalny, a nie tu moje, wiecie, gubienko, które mam i jakby mam lekcję za 17 minut. Zresztą ja zadaję nowego, muszę szybko zrobić. Strasznie nienawidzę zdalnych. To jest dla mnie okropne, nie lubię strasznie zdalnych, a tym bardziej teraz by, wiecie, na większości lekcji nauczyciele wymagają kamerki włączone. No więc nie jest słabo. O, dostałam 3+ z chemii. Ze sprawdzianu, guys, dostałam 3+ z chemii, wow. To było wszystko w tym filmie, mam nadzieję, że taki znowu chaotyczny vlog wam się spodobał. Miały być tutaj egzaminy? No ale wyszło tak, że mam zdalne i no nie lubię zdalnych. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, no dalej, oczywiście dzwoneczkiem, żebym wam przypomniała o nowych filmach, jeżeli mam na pamięć, naprawdę. No i co, napiszcie komentarz, czy macie zdalny, albo czy będziecie mieli zdalny, czy uczycie, na przykład, nie wiem, napiszcie w ogóle jakikolwiek komentarz, co tam u was jest i jak słychać, no tak. Ja, bye bye.